Siemano moi drodzy, sponsorem dzisiejszego odcinka jest tradycyjnie firma Mubi, która dobrze ubezpieczyć samochód lubi. Pamiętajcie, Mubi nigdy Was nie zgubi. Wchodzicie sobie tutaj w przeglądareczkę, wypełniacie wszystkie dane i wyskakuje Wam najlepsza oferta. Pamiętajcie, że na Mubi możecie sporo zaoszczędzić, a zaoszczędzone pieniądze możecie wydać na co sobie tam chcecie, a z kodem Strong Ekipa macie zniżkę. Pierwszy link w opisie przekierowuje Was do Mubi. Dziękuję. Dzisiaj jest przejażdżka inną furą. Nie będziemy. Z piątką jechać, tylko gdzie jedziemy? S46 trzeba ją uruchomić po... No, z pół roku chyba nie była odpalana, więc nie wiadomo czy odpali. Ogólnie tam jest w środku... Wszystko. No, chłopaków jedziemy, ale nie... Ale nie wiem czy dojedziemy, bo powiem Ci, że muszę klucze znaleźć. Zobacz co tu się w środku dzieje, tu jest... Kurwa, jeszcze elektronika, siada drzwi się otwierają, to jest w ogóle kurwa cyrk. To... O, o! To już, to się... O, jak ktoś jakiś mechanik mnie ogląda, to może podpowiedzieć, bo to nie wiem co się dzieje, za każdym razem jak próbuję go otworzyć, nie przytrzymuję tego kluczyka, tylko coś mu się popierdoliło, za każdym razem szyby się otwierają, ale nie wszystkie, bo na szczęście w dwóch szybach nie działa, dwie szyby nie działają, także mam spokój, ale szyber tak mi za każdym razem otwiera, ostatnio tu z gościem w deszcz otworzyłem, to już mi napadało mi do środka, bo chcieliśmy sobie posiedzieć. No co, ale może się uda go uruchomić. Stan techniczny pojazdu jest w następującym stanie, jak widać. Kaski. Szkoda, że smrodu nie można pokazać w kamerze, bo naprawdę tu jedzie strasznie. Wszystko tu możemy znaleźć, wszystkie skarby ze Strong. Tu jeszcze jeżdżą skarby z czasów Strongmanach startowałem, także można tu znaleźć dosłownie wszystko. Nawet powiem szczerze, boję się tam wejść i do środka, że mnie coś nie ugryzie, kurde, bo nie wiadomo co tam siedzi pod fotelem. Zapraszam Cię serdecznie do tej wypasionej fury, tylko musimy najpierw, kurwa, no nie chciały drzwi się otworzyć, ale się otworzyły. Tamte mam nadzieję, że się nam otworzą. Teraz zanim wsiądziemy do pojazdu, mam do Ciebie prośbę, bo musimy zamknąć szyber dach. A to trzeba dwie osoby do tego. Mów czy się zamyka, bo on jest... Radio gra! No i zobaczymy. Zamyka się, no. Znaczy się zamknął. Zamknął się. Zamknął się? Zamknął się. No na łeb nie napadało. No i oczywiście też mamy problem tutaj z... Czy problem? Tutaj system, ten samochód posiada system zamykania lewej szyby, możesz pokazać niestety. Jest dyndzel upierdzielony, dlatego zawsze muszę mieć przy sobie dodatkowy klucz, którym w ten sposób oto zamykam lewą szybę. Ogólnie to też w stronę ekipy jest teraz konkurs, kto ma gorszego gruza, ja czy Abus. Wydaje mi się, że Twingo jest w lepszej formie, ale możemy jakiś wyścig zrobić, przetestujemy te maszyny, zobaczymy co lepiej jedzie. Także X5 dzisiaj zostaje na placu, a wsiadamy we 4.6. Kurwa, wszystkie kontrolki powyskakiwały jakie są możliwe, od oleju, od chłodnicy i żyć się pali, więc trzeba zatankować i dolać płynu po drodze. Wsiadaj, pakuj się do fury. Jaki to jest burdel. To jest burdel na kółkach, wszystko tu jeździ. Tak zwany drugi zastępczy. Ostatnio, był odpalany, bo ostatnio musiałem go przeparkować, przypierdoliłem w słupek, bo zapomniałem, że to nie ma czujników cofania, tak czekam jak piknie, jak nie pikło, tylko było jebut, ale nic się nie stało, ten samochód jest bezwypadkowy. No jeszcze trzeba uważać, bo jeszcze gałka biegu odpada, kurwa, to jest kolejny system taki antywłamaniowy, jak wysiadam, to zabieram gałkę i wtedy ktoś wsiada, kurwa, nie pojedzie. Widziałeś? Idzie maszyna? Kurwa, a zobacz co będzie jak płynę do olej do chłodnicy jak będziesz ma. Nie, tak poważnie to powiem Wam, że ten samochód to sobie kupiłem jak miałem 18 lat. Mam go już lat. O, kurwa, to taki nie byłem dobry. 7-8 lat już go mam. I taki służy mi jako takie drugie auto sobie nim czasami gdzieś tam jeżdżę. Jak potrzebuję, żeby nie mogę kto przyjechał. Ja pierdolę. Masakra jakoś. Tu jest wszystko. No dobrze, że kupiłeś tą X5, bo jakbyś kobitę woził tym... Nie, no co ty, tylko kobity nie wożę. Ani kobita, ani na kobitę tym nie jeżdżę. Powiedz mi. Gdzie ja tym jeżdżę? Nigdzie tym jeżdżę. Pół roku nie jeździłem tym, wróciłem prawie rok. Stało sobie z bokowiami na auto, ale teraz postanowiłem wsiąść i ogólnie... Nie wiem, czy to będzie na Strong Ekipie taki projekt, nie wiem, żebyście chcieli, ale wymyśliłem, żeby zrobić ten samochód ogólnie. Felgi z nim założyć. Przede wszystkim go posprzątać na początku, od tego zaczniemy, że będziemy go sprzątać. A druga rzecz, no to zrobię jakieś fajne felgi, założę do niego, usunę wszelkie usterki techniczne i sobie do niej jeździmy na co dzień. Może oklej na logo Strong Ekipy. O! Albo okleję na logo, to by było dobre. Tak zrobimy. Trzeba jechać na stację paliw, zatankować furę i kupić te płyn do chłodnicy, bo kurwa nie dojedziemy, musi się lampion zapalić. Czekać, czy coś nie przecieka. Ale stan techniczny oceniono bardzo dobry. Polecam tego Allegrowicza. Twingo Abusa nie ma za to najmniejszych szans na szosie. No nie ma. Ja kiedyś pamiętam, jechałem tym autem na nagrania, to
piątka nie wchodziła, się zastanawiałem, co źle robię. To już część wchodzi, część nie wchodzi, bo kurwa jakieś dupy stoją, będę jakby forum się podjechał. No, dziękuję. Aha, cwaniaczku. Jeszcze byś mi odjechał. Musicie nabijać dużo wyświetleń, bo jak tak dalej pójdzie, to ja się zwalniam, bo ja się boję o swoje życie. Słuchaj, zaraz go zaleję, to będziesz chodził jak... to ziemię, czujesz? No, z auta też. Może z auta zawiedza trochę. Robi wrażenie. Chowaj tam kurwa między nogi, bo z tyłu nie ma miejsca. System muszę teraz antyfamoniowy odblokować. Pokazuję ci, jak się na ręcznym jeździ, ale... Ręczny nie działa. Ja pier... Wiem, że nie powinien... Przegląd byś przeszedł, czy nie? Myślę, że nie. Kurwa, człowieku. Pytanie. To jest dzika, czy w lesie. Dobra. Teraz ci pokażę, jak się dolewa płyn. Tylko wiem, że jest rozgrzany samochód i tak dalej, no ale muszę dolać, bo już nie dojadę. Kurwa, dojebane. A to co ty chcesz? Jaki płyn ty chcesz dolać? Do chłodnicy, no. O. Gazowane. Ciepłe jest. Gazowane. Ciepłe jest. Kurna. Po co kupowałem, jak tu sprzed paru lat to się uchował to zbiorę. To na śmietnik. A tu dolejemy. Nie, ale powiem wam szczerze, jak mieszkam na czwartym piętrze, dużo, wiele rzeczy nie chcę mi się wnosić, to co mi się nie chce wnosić, to sobie z tyłu rzucam i tak sobie jeździ, nie? Jakieś tam kacki czy coś, rzadko używane. Kurwa, no karwat, bruda zjebany, kurwa nie. Wszędzie jest czysto, są w samochodzie nowym czysto, w domu czysto, ale ten to jest taki mój gruzowóz. Dobra? Gruzowóz mało powiedziane. Nie obrażaj pan. Ogólnie, co tu nie widziałem, to mnie jest nie zaskoczy, dopóki nie zobaczyłem tego, kurde, bo... Skąd się ta koparka tu wzięła, to ja nie wiem, kurwa. Chyba jeszcze z czasów dzieciństwa musiała mi zastać. Też ogólnie jak ta szyba komuś świszczy, to tutaj są słuchaweczki, można sobie założyć. Żeby już nie słychać. Idziemy. O, kurwa, co to skrzypi tak. Widziałeś? Idzie? Torpeda. Torpeda. Wydobywa się trochę świst, ale to się nie ma czym przejmować, bo można sobie słuchawki na uszy założyć i komunikować się za pomocą mikrofonu. Powyżej 100 na godzinę może nie być i słychać. Ale ważne, że jedzie. Tutaj to chyba ogólnie tylko kierownica działa. Tutaj? No. Powiedzmy, że tak. Ale piękna sztuka. O! Gdzieś to? Pokazuję wam coś? Patrzcie. Porowanie będę wyznać. Jeszcze raz. A gdzie masz bańkę na wodę, bo tu cieknie z tego. Nie cieknie, tylko tu są te nawadniacze przednie zainstalowane. Tam leci z tego, ty. No po to jest, żeby leciało. Jaką podróż mieliśmy. Ale tu się przykleił. Ale powiedz mi, że przykleiłeś się tam w środku? No prawie tak. Bo ja od niego kiedyś wziąłem samo, to się przykleiłem. Ja to się dzisiaj muszę wyszorować, żebym grzyba nie dostał żadnego. Kurwa, lampa zgasła. Jak lampa zgasła? No zgasła lampa teraz. Przez chwilę się paliła. Ty, ale przecież te lampy to są przyciemnione, czy one są zapyziałe? One są zapyziałe. Dobra, jedziemy po trzeciego członka. Teraz zmieniam, nie? To jest oświetlenie ambientne. I się teraz też zmienia. A ty masz oświetlenie ambientne u siebie? Srenne. To jest oświetlenie ambientne, no. Zupy wzięte. Marcin, jak to się nazywa? Ambientne. Ambientne. Ambientne, tak. Tak, poważnie. No to się nazywa oświetlenie ambientne. Słuchaj, powiem mu tak. Jak będziesz kiedyś kapcia złapiesz, to nie zamieniaj tylnego koła z przednim, no nie? Bo są różne koła. Co ty pierdolisz, czy to ta sama opona jest? Ja mówię, dobra, a później dobra, 2,8,5, 2,4,5. Widziałem ostatnio. Masz światła adaptacyjne? Takich nie ma, nie zrobimy chuja. Ty, ale w końcu właśnie, bo tam gość do mnie napisał, każda X5 ma tego drive'a, X-drive'a. Ale co drive'a? X-drive'a. Każda ma. A co to jest X-drive? To? Każda, no wy się kłócicie, że moja nie ma, a moja ma. A co to jest X-drive? Ja nie wiem, ale ma. Ale jakiego X-drive'a? No, mówiłeś, że nie ma, żeby się pytaliście na odcinku, a ma. Ale kto to się pytałem na odcinku? No pytałeś się na odcinku, wiesz... Czy ma X-drive'a? Tak. Czy jest w X-drive'ie się pytałem? Tak, a to gościu napisał, że każda X5 jest. Ale jest w X-drive'ie twoja? Jest, jak każda inna. A co to jest X-drive? A chuj się obchodzi. Napęd na cztery koła. Człowieku, tu jest doniczka, wszystko tu jest. To przepchnij to i wsiadaj. A po co ci ta zabawka z tyłu, ten traktor? No właśnie też nie wiem. Klucz. Zobacz, o, tu się nie przykleisz, masz, weź, no nie, weź, dotknij, klucz, zobacz, przylepisz się, przylepisz się do klucza, no weź dotknij. Nie chcę. Zobacz, i on mówi, że tu się przykleić, na człowieku, to jest jakiś cukierek zobaczony. Siadaj, cukierki, nie cukierki, jedziemy. Go! Kupie, tu się wsią, ty. Właśnie tam. No nie,
Ty, zobacz co jest. But. But. Bańka pusta. Człowieku. Tu jest wszystko. A tu się nie da wsiąść. Pusta bańka. Ty, faktury tu masz, chłopie, doniczki tu masz. Faktury zostaw, bo potrzebne są do rozliczenia. No ale dobra, ty, zabawkę dla dziecka jakąś masz. Tu wszystko jest. Worek, o mój kask jest, ładowarka się znalazła. Kurwa, kapuzie. Ty, żeby tu kurwa nie, jakiś mrówek nie było. Człowieku, tu jedzenie lecz. Tu są te, gryzonie już. Ten, ten... Ale musisz się wsunąć trochę. Słyszałeś, ten samochód... Musisz się wsunąć. Ten samochód już ma własny zbudowany ekosystem. Zakładam, żeby się czuć bezpieczniej w tym pojeździe. Ten pojazd jest wyjątkowo bezpieczny. Nie chodzi o pojazd, tu chodzi też, że kierowca ma prawo jazdy zdobyte za paczkę masła. Trzymaj to się chłopaki. O Jezu. Poruszamy. Gdzie jest trzeci członek? W prawo, tak? Dobrze pamiętam? Daj, na ręczny. Nie ma ręcznego, o co ja ci zrobię na ręczny, jak ręczny nie działa. Ja pierdolę. Ty, dawaj go do dwójki, przeciągnij, dwójka teraz, dwójka. No. Dwójka. Kręć w prawo! Skręcaj tu w prawo! Gdzie? Nie, kupiuję. Teraz czerwone mam. Ja chciałem, żebyś tam w prawo na dwójce bokiem wszedł. Tak, byśmy wylecieli z tego samochodu. Szorma. Znalazłem pośród śmieci szormę do grilla. W doniczce jest ten. Sterydy. Nie zażywam. Krem uniwersalny do twarzy. Człowieku, tu wszystko. Kurwa, szyba nam zajechał. A to? Co to jest? Które? To jest... Łańcuch taki, daj na szyję, ja ci pokażę. No. Załóż za to, bo zobacz, to wtedy kurwa, jak jadę tam na 4-6, to sobie zakładam, o, jak te, jak bandyci tacy kurwa, w złocie jest na opieszone. Pielęgnowanie roślin pokojowych, ta książka. Masz, to jest Konrada na dokumenty, jakby ktoś nie wiedział. Do kobiety. Pa, wyjeżdżę chyba. Do plac? Co? Do plac? Pa. No kurwa, kuchy jesteś na plac, do chuja. Szybę odpuść. Nie działa szyba. A, nie działa. A wiesz, jak tu śmierć. A co działa? Zrobimy teraz ten unboxing. Nie otwierałem go z rok czasu. Ty, ale tu człowieku, tu robaki w tym ryżu będą. No nie se będą, ja im nie przeszkadzam, ja lubię zwierzęta. Co za buty są? Korki. To nie są moje? To moje są. Kask, korki, tu widzisz, ukradzione wszystko jest. No to moje były. Wiem, że twoje ciągle. Macie, w prezencie ode mnie. Zero? Nie, no jak? O, mogę. Co? Zero nie dostanę. Ja zero nie mogę. Cukier nie piję. No. Czasami cukier już się nie napije w życiu. To solą się napiję. Nie, nie no masz to nie zero. Ja tam i tak jestem gruby, to widzę tam jest. Gdzie gruby? Teraz piszą gdzie jako zdjęcia, że schudłeś ostatnio. Kawarzysta, masz kolę ode mnie w prezencie. Dziękuję. Bo ja odliczę od wypłaty oczywiście. Nie, to litra postawi za tą kolę. Czy wyjście środów? No przecież zrobię tym twigiem. Nie masz szans. To weź, ja mówię tak. Ty, to choć to się ścigniemy. On mówi tak, gdzie on tym pierdziochem kurwa chce podjeżdżać? Tym pierdziochem to ty będziesz wąchał tu spolić. Na twigiem jakoś tak. Powiem ci tak, dolewam tylko płynu do chłodnicy i wąchasz surut. Oleju sobie tam, olej do głowy. Jedzie pierwsza ulica w prawo, no nie? Ja mówię, zredukuj na dwójkę, no nie? Jedzie koło tej ulicy i ja mówię, dawaj teraz ostro w prawo. On mówi, że tu nie ma ulicy. Ja powiem ci, kiedyś robiłem jako cieć nad jeziorem u nas w Głownie, pamiętasz? To moi koledzy, gangsterzy się ze mnie śmiali, że robię jako cieć. Na parkingu, byłem tam głównym porządkowym u nas na zalewie, nad jeziorem. Ekipa piła flaszkę, każdy się ze mnie śmiał i tak dalej, bo właśnie czyściłem, kiedyś czyściłem takie kosze na śmieci. Później minęło tam za 2 czy 3 lata, jak się wziąłem za robotę, to widziałem te same miny, tylko w drugą stronę. A dzisiaj, wiesz co on dzisiaj powiedział? Że nie wie co to znaczy, ale jego BMW jest w X-Drive, bo ktoś tak napisał. Ale które? No X5. A, X5, X-Drive. No bo się kłócił, że nie jest. Nie, no jest X-Drive. Że nie jest. No mówił, że nie jest. Pytałem, czy jest. Nie, wiesz, nie znam samochodach. No, no jeździ, bo X-Drive jeździ. W X-Drive to jest znaczy, że jeździsz, możesz jeździć X-em. Taka młoda jesteś, flaszkę w ręku niesiesz? Jaka młoda. Ile masz lat? 18 w tym roku. No to nie gadaj. No i 18 lat i z soplicą maszerujesz po mieście? No trzeba się zaprawić dobrze to, na początek tygodnia, tak? To chyba musimy, ale dziecko! Chyba musimy to komisję nie zarekwirować. Poczekaj, bo mi się wydaje, że ty pomyliłaś tą ulicę, po której idziesz, z ulicą Sezamkową. Nie, żartuję. Byłam dzisiaj na siłowni. O, to się chwali, to się chwali. U mnie? Trzeba się zaprawić, no. O, to... A z Łowicza jesteś? Nie, z Głowna. A Sub jest znany na strong ekipę? Tak. To elegancko. Ekipę tutaj całą z nami szanuje. Bo jakby nie, to przychodzę do ciebie do domu i kradnę chleb z chlebaka. Od razu. Chleb z chlebaka. Dobra, wypij za nasze zdrowie. Dobra, dzięki.
Dzięki, że przychodzi na siłownię, bo to się zrobi. Ja bym jesteś od abusa, nie? No, pamiętaj o tym. Ale dlaczego? Ja się nie spodziewałem, że spotkałem dzieci z plachą. Flaszka większa od niej. To ja stary Riser z Kolorą, a tu niecałe 18 lat. Ale niecałe 18 i jeszcze słyszałeś, na początek tygodnia trzeba się zaprawić. Co jest pod koniec? A co jest dzisiaj? Poniedziałek. Kurwa, piątek, szóstek, kurwa. Jakby dobry odcinek, jakbyśmy poszli z nią tą flachę zrobili, powiem wam. To byłoby, kurwa, co? Ty nadajesz, ty. Ty się nadajesz, aby się uchać. Ja bym wiesz, bym wiesz od ciebie. Nie, ja a ty znowu nie... Teraz na dobrą. A ty znowu nie pójdziesz, bo ona nie miała przy sobie 1,5 kg mięsa. Nie miałbyś czym przegryć. A propos fury, to przypomniało mi się, słuchaj, kiedyś, wiesz, byłem tam, tak powiem, w rozpaczy, po rozstaniu ciężkim. No. Siedzę w domu, panie, bramkarzem na dyskotece, wiesz, siedzę w domu. Jakaś klientka tam do mnie napisała, nie? Znaczy, zaproszenie mi do znajomych wysłała. Wchodzę w zdjęcia, człowieku, no kurna, 10 na 10. No i tak już zaczynałem w tych strongmanach tam startować, wiesz, takich amatorskich. I tam, wiesz, mówię, kumplowi wysłałem, on mówi, kurde, no startujesz w takich zawodach, to piszą takie dupy. No i sobie na nie napisała, nie? Da. No ale tak się jest, taki, wiesz, a przyjebany byłem wtedy, sam wiesz, zresztą. Ja wiem. Przyjebany byłem straszliwie. No i tak siedzę, mówię, a zaakceptowałem, tak, nie napiszę, nie? Patrzę, piszę pierwsza, nie? No co tam u ciebie? Mówię, kurde, wpisuję, piszę z tam z 10 minut. No i dzwonię tego kumpla, ty, przyjdź, bo tu piszę do mnie, to sąsiad, mówię, przybieg. Mówi, kurwa, piszę cały czas mi. Pisz, czy się spotka, nie? Ja mówię, nie będzie pewnie chciała. Pisz, mówi, nie przejmuj się. No co masz do straszne? Ja mówię, no w sumie to nic, piszę. No czy byś nie chciała się tam ze mną spotkać, nie? Ona tak, za godzinę? Ja mówię, kurwa, jak za godzinę? Mówię, no ale wjedź, kurwa, bo więcej nie napiszę, taka ładna, ty taki średni jesteś, nie napisz taka dupa do siebie, nie? Ja mówię, no dobra, no to... Pojechałeś, a tam krokodyl. Słuchaj, ja mówię, no dobra, no to chuj, no dobra, no to... No może być, nie? No i umówiliśmy się tam pod taką wiochą, pod jednym miastem, niedaleko Łowicza. Mówię, kurwa, tak sobie myślę. Mówię, kurwa, ale takim starym Berlingiem jeździmy, pamiętasz? Rozklekotany. No. Ja mówię, kurwa, no ale no jaka takim Berlingiem starym tu jadę? Lipa w chuj. Mówię, no faktycznie, że z tym Berlingiem to lipa. Myśli, wiem. Ja pojadę Berlingiem, powiedz, że masz furę w naprawie, ja cię zawiozę na spotkanie. No. A mówi, to akurat mój braciak tam mieszka niedaleko, no to ja sobie do braciaka ja pojadę, dobrą historię, a ty sobie pójdziesz na spotkanie. Mówię, no dobra, to pasuje, ale mówię, kurna nie, jeszcze parę pompek zrobię przed wyjściem. No. Widzę, że w handlami popowałem koszulkę dwa razy za małą, szukałem się tego, nie? Jedziemy na to spotkanie, co byśmy mówili, podjeżdżamy we dwóch. No i podjeżdża taka zajebista kija, wiesz, czyły przyciemianek, bo nic nie widać, nie? Siedzimy z tam z tym. No idź, kurde, taki wiesz, zestresowany, mówię, taka dupa. No. I chuj, podchodzę. No i jak tu były drzwi od pasażera, to przysięgam, to nie jest dodane. No. Otwieram drzwi, uwierz mi tak. No. O Boże! Normalnie tak zrobiłem, nie? Krokodyl jak straszny! Zdjęcia całkowicie inne! Podobno do ciebie. Słuchaj, gorzej! Patrzcie się tak na nią, patrzcie się, załamałem, depresję wtedy też ciężko miałem. Patrzcie na tego kumpla, a ten kumpel wiesz, się śmieje, nie? Ja mówię, chuj, no przyjechałem, no już będę siedział, nie? Wsiadłem do tej kurwa, do tego samochodu, siedzę tam z nią, pierdolę, też w ogóle nie słucham, nie patrzę. Ten kumpel nie ma do braciaka pojechał, patrzę, przyjeżdża ten samochód, patrzę, on z braciakiem siedzi i pokazuje mu się, i się kurwa we dwóch śmieją, nie? Tak siedziałem jeszcze 2 minuty, mówię, wiesz co, ja muszę iść do domu, wyszedłem drzwiami. Nie wiesz co się mówi? Drzwiami jem. Nie wiesz co się mówi? Nie wiesz co się mówi? Ty, słuchaj, sorry, babcia miała zawał, muszę jechać. No to, taką, ale słuchaj, taką sytuację też kiedyś miałem. I kup sobie kawę na cepenie, to nie usiesz. Też, ja ci jeszcze chodził. Powiem, a propos tego, co powiedział. Też pojechałem na takie spotkanie, no i też taki nauczony tym poprzednim, mówię, że może być kwas. No. I mówię, napisałem z gościem, z Kubem rozmawiamy, słuchaj, jak się napisze OK na Messengerze, zadzwoń, że ci opona wystrzeliła, że trzeba jechać w wulkanizację robić. Dobra. No i pojechałem, kurwa, wiele się nie pomyliłem, taka sama sytuacja wychodzi. Mówię, no chuj no. Piszę do niego do kciuka, nie odzwania. Drugiego kciuka, trzeciego cisza. Do Bednara napisałem. Mówię, zadzwoń do mnie, że ci opona wystrzeliła. I ten, i no i powiem, że ten i pojadę do domu, nie? No patrz, Bednar dzwoni, włącza na głośno mówiący. Siema, kończył tam opona mi wystrzeliła, potem pod Skierniewicami i byś mu pojechał pomóc. Ja mówię, no do niej, no mówię, no widzisz, no taka sytuacja, mówię, no muszę jechać, nie? Ona, nie, no ja rozumiem, że koledze się tam problem stał, wracamy, nie? Telefon dzwoni, odbieram, a to ten drugi kumpel. Siema ty, pod Sucharzewem stoję około, zmieniam opona mi się wyjebało. Ona tak się na mnie patrzy, i ty kurwa wulkanizacji robisz czy co? To ja ci powiem lepszy numer, ale ja ci powiem lepszy numer, za chwilę swój, ale powiem ci jeszcze o numerze tu kolegi. Kolega chodził z dziewczyną, no nie? No i spotykał się. No dziewczyna była taka, no można powiedzieć, trochę natrętna, nie? Na przykład jechaliśmy gdzieś, ja mu zadawałem pytania, ona odpowiadała, bo znała wszystkie odpowiedzi. No i tam związek się zakończył i tak dalej, no ale ona była tam, chciała ratować związek, dzwoni do niego, mówi, przyjadę do ciebie, bo musimy porozmawiać, no nie?
No i klientka 500 w jedną, samochodem. 500, jeszcze autostrady chyba nie było. 500 jechała, no to 7 godzin, no nie? Przyjął ją na parkingu nad jeziorem, nie w domu. Słuchaj, pierwszy. Na parkingu ją przyjął, nie w domu, nad jeziorem. Rozmowa 20 minut i mówi, dobra, muszę iść na trening. Do niej, no nie? Ona 500 w jedną, no nie? Ona tak się spojrzała, a on tak wysiada i mówi do niej jeszcze tak. Mówi, weź sobie kawę na Orlenie, żebyś nie usnęła za kierownicą. Jak Boga kocham, jak mi opowiadał, to leżałem. No ja wam coś powiem. Jak pierwszy raz pojechałem popukać. Jak pierwszy raz pojechałem do cioci. Tu staliśmy tu pod sklepem, wycieczka spod tego sklepu było. Tam ze 20 parę lat temu, no nie? Z takimi dwoma starszymi kolegami pojechałem. Nie będę tam rzucał ksywami, bo może sobie nie życzą i tak dalej. No i ja ciekawy, no bo pierwszy raz i tak dalej, zabrali mnie do cioci, no nie? Wchodzę do cioci. No i wchodzę, mówię, na pokój, nie? Miałem zapłacone już, bo mi postawili, bo nie miałem kasy. Dzień dobry, nie? Dzień dobry, tam pani mówi, zdrasuj malcik czy tam coś, bo ja malutki byłem, młody, nie? No i kurwa, powiem wam szczerze, jak się tych pornusów w domu naoglądałem, no to byłem ciekawy od każdej strony, jak to jest, no nie? No i wiesz, ona się rozebrała, ja od razu, wiesz, bam, no nie, no bo testosteronu, wiesz, jeszcze włosy miałem wtedy, no nie? Bam, no i słuchaj, no i mówię do niej, żeby niech pani się odwróci, no nie? No i se wsadziłem od tyłu, nie? No i dwa ruchy, no nie? I wyjąłem, mówię teraz na bok, no nie, no to ją z boku, no nie, wiesz, też dwa ruchy, no nie, później mówię teraz na plecy, no nie, też dwa ruchy, później mówię, niech pani na mnie usiądzie, no nie, sedicie, mówię, paszausta, bo mówię, wiesz, z ruskiego byłem dobry, jeszcze mu pamiętałem, bo to była podstawówki, no nie, ona na mnie usiadła, no nie, ja też dwa razy, no nie, i mówię, wie pani co, jeszcze od tyłu, no nie, no i ja od tyłu dwa razy, no nie, już nie mogłem, bo już, no, wiesz, nie mogłem wytrzymać, bo taki, no, podjarany byłem, no nie, no i ja dwa razy od tyłu, no nie, a ona się odwraca i mówi tak, ty w cyrku pracował? A ja mówię, nie, pierwszy raz, to nie jest kawał, to jest autentyczna historia. Dobra, słuchajcie, tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Ja jak zwykle was pozdrawiam, życzę wam wszystkiego dobrego, żebyście żyli sobie luźno i lajtowo, bez zmartwień, bo to jest najgorsze, co może być. I pamiętajcie, że to jest kanał humorystyczny, bo wiele osób o tym zapomina. Zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz, pytanie, co tam chcecie i pozdrawiamy. Dziękuję.